Tak właśnie skiepściła się półka i teraz regularnie spada i robi zamieszanie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że popękała w kilku miejscach. O, tu widać dokładnie, o co kaman. Półka opiera się na tych krawędziach i przez pęknięcia straciła sztywność. Trzeba ją zatem usztywnić. Użyjemy do tego żywicy poliestrowej i maty szklanej. Oczywiście zanim przejdziemy do konkretów, trzeba powierzchnię przygotować. Półka jest wykonana z laminatu pokrytego takim sztucznym włosiem. Żeby się dobrać do właściwego tworzywa, trzeba te kłaki ściągnąć. Nic lepszego nie przyszło mi do głowy jak użycie stripa i jak widać miałem rację, bo kłaki usuwa się bezproblemowo, a strip nie uszkodził półki. Jednak do depilacji tej metody nie zalecam. Strip to bardzo wygodne narzędzie do usuwania powłok kleistych i takich dziwnych jak na filmie. Warto mieć to w swoim warsztacie, bo przydaje się bardzo często. Próbowałem to na początku papierem ściernym usunąć, ale strip jest o niebo wygodniejszy i nie namachamy się przy tym rękoma jak tłumacz języka migowego. No i tak to wygląda po obróbce stripem. Jak widać, nie uszkodził on laminatu, kłaki zdjęte. Wygoda, luz i piorunujący efekt. Teraz musimy półkę ścisnąć tak, by przybrała pierwotny kształt. Użyjemy do tego takiego sprytnego narzędzia. Jest to ścisk taśmowy. Pełno tego na Allegro w wielu wariantach. Można zastosować cokolwiek innego, jak na przykład pas do mocowania bagażu. Jak kto woli. Ja użyłem tego, bo mam i jest to bardzo sprytne narzędzie. Ma takie nasadki kątowe, które bardzo pomagają precyzyjnie złapać i docisnąć. Jak zwykle przed każdą operacją związaną z klejeniem czy malowaniem odtłuszczamy powierzchnię zmywaczem. Przy pracy z żywicą poliestrową ważna jest kolejność działań. Musimy mieć wszystko przygotowane, zanim zmieszamy żywicę z utwardzaczem, bo od tego momentu mamy około 5 minut, zanim żywica zżeluje. Zaczynamy więc od wycinanek. W tym przypadku uznałem, że dwie warstwy wystarczą, zatem na każdą strefę wycinamy po dwa kawałki, mniejszy i większy. Tak, by ten ostatni, czyli największy, wychodził lekko poza strefę naprawy. Nie są to kurpiowskie wycinanki, więc nie kombinujemy jakichś zmyślnych wzorów. Zwykłe prostokąty wystarczą. To, czego będzie za dużo, odetniemy albo zeszlifujemy. Przymierzamy, jeśli jest ok, rozrabiamy żywicę z utwardzaczem. I tu pojawia się problem. Do żywicy dodaje się 2-3% utwardzacza. Waga kuchenna z trudem wyłapuje 1 gram. Z reguły potrzeba 2-3, żeby ją rozbujać. A 2 gramy utwardzacza to już 100 gramów żywicy. W moim przypadku wystarczyło 25 gramów żywicy, a i tak sporo zostało. Jak sobie z tym poradzić, będzie baśnie za chwilę. Teraz mieszamy. Od tej chwili mamy 5 minut, więc nie idziemy na fajkę, tylko działamy. Najpierw nasączamy samą strefę poprzez tak zwane topowanie, czyli nabieramy żywicę na pędzel i pykamy tak jak na filmie. Nie żałujemy towaru, ma być mokro. Mamy chwilę, więc wróćmy do sposobu, jak odmierzyć małą ilość utwardzacza. Kupujemy strzykawkę o pojemności 2 ml. Przyjmując, że 1 ml utwardzacza waży 1 gram, odmierzamy 0,5 ml utwardzacza i dodajemy to do 25 gramów żywicy. Ja na filmie robię na oko, bo mam doświadczenie, ale Wam polecam manewr ze strzykawką. No i pierwsza warstwa i znowu topujemy aż do pełnego przesiąknięcia maty żywicą. I tak z każdą kolejną warstwą. Każdy kawałek maty musi być całkowicie przesączony żywicą i musi dokładnie przylegać do warstwy poprzedniej. W obu kształtach może być z tym problem, bo mimo przesączenia mata może odstawać. Wtedy możemy sobie pomóc na przykład taśmą lakierniczą, w taki sposób jak na filmie. Taśma lakiernicza ma mocny klej, ale w niektórych zakamarkach musimy kleić ją w różnych płaszczyznach i wielowarstwowo. Teraz czekamy, aż żywica się utwardzi. Pół godziny powinno wystarczyć. Odklejamy taśmę i jeśli żywica jest już twarda, przystępujemy do obróbki. Jeśli nawet zostaną jakieś kawałki taśmy na powierzchni, nie ma to znaczenia, bo i tak powstałą powłokę będziemy szlifować. Na razie wygląda to jak gówno grzybiarza, ale spokojnie. Efekt końcowy będzie zależał w znacznej mierze od naszej inwencji i na tym etapie nie zawracamy sobie tym głowy. Nie przejmujcie się tym, że powierzchnia może się delikatnie kleić. To naturalne. Zdejmujemy zacisk taśmowy i szlifujemy, a gdzie trzeba odcinamy zbędne fragmenty. To, co powstaje z połączenia żywicy poliestrowej i maty szklanej, nazywamy laminatem. Ten materiał jest wdzięcznym obiektem dla szlifierza amatora, bo dość łatwo poddaje się obróbce, a jeśli macie jakieś mechaniczne narzędzie, to można oczywiście zastosować. Ja tu pokazuję wariant ręcznej obróbki. W tym miejscu może parę słów o laminacie.
Materiał jest twardy i wytrzymały. Jego twardość zależy oczywiście od ilości warstw. Ja położyłem dwie podwójne, ale można więcej. Po czterech warstwach maty o gramaturze 300 gram na metr kwadratowy, laminat ma moc zbliżoną do blachy samochodowej. Czym grubsza robota, tym grubszą matę stosujemy. Oszczędza to czas i materiał. Matą można naprawić dziurawą czy osłabioną blachę. Znakomita alternatywa dla wspawywania fragmentów. Takie spawanie to złożony proces. Trzeba umieć, mieć narzędzia, a naprawa matą jest tak prosta, że może naprawiać nawet gość, który nie umie posługiwać się grzebieniem. No i problem z rdzą znika. Tak czy inaczej, jest to całkiem zgrabna technologia do wzmacniania, uszczelniania, wypełniania, czyli krótko mówiąc, naprawiania usterek przeróżnych materiałów. Szykuję już film z naprawy zderzaków, które w razie pęknięcia, a to zdarza się często, trzeba spawać. Po tym wszystkim czyścimy półkę i poprawiamy ewentualne niedoróbki. Przygotowujemy półkę pod końcową obróbkę i tu już co kto woli. Co zastosujemy, to już nasza sprawa. Czy to pomalujemy, zaszpachlujemy, czy zostawimy tak jak jest, zależy wyłącznie od nas. Mechanicznie naprawa jest zrobiona, teraz pozostała estetyka. Jeśli chodzi o tę konkretną półkę, to mogłoby tak już zostać, bo i tak praktycznie nie jest widoczna, ale robimy dalej, bo nie chcemy, żeby efekt naszej pracy wyglądał jak słoik gnoju. Postanowiłem to pomalować i zobaczyć, jaki będzie efekt. Przed malowaniem zabezpieczamy to, czego nie chcemy pomalować, więc po oczyszczeniu odtłuszczamy zmywaczem, maskujemy taśmą lakierniczą. Przyznam się szczerze, że zdarza mi się czasem podejść zbyt swobodnie do maskowania i za każdym razem później pluję sobie w brodę, że się na tym etapie nie przyłożyłem. Usuwanie jest zdecydowanie bardziej pracochłonne niż maskowanie. No, powstanie pewnie pytanie, po co to wszystko, skoro można przecież kupić nową półkę albo znaleźć używkę na szrocie. Próbowałem, na szrocie nie było, a nowa kosztuje 300. Nie jest to kwota, która wyciska łzy rozpaczy, ale naprawa kosztuje tylko dwie dychy. I materiału jeszcze sporo zostaje na kolejne naprawy. Poza tym robota jest banalnie prosta. Jeśli chodzi o laminaty, to nie tylko naprawy, ale i budowa. Można z tego materiału zrobić naprawdę wiele. Najbardziej przydatne są do tworzenia rzeczy nietypowych, zabudowy, jakieś szczególnie wymyślne i dopasowane skrzynki na przykład. Materiał jest lekki i bardzo wytrzymały, więc zastosowań jest bez liku. Na YouTubie jest sporo materiałów, ale niektóre rozwiązania są w mojej opinii co najmniej wątpliwe. Nie polecam stosowania obróbki szpachlówki na mokro na przykład. Jednak technologia to inna para kaloszy. Natomiast jest sporo zastosowań. Po odtłuszczeniu malunki. Do pomalowania użyłem czegoś, co stało na półce, chociaż nie bardzo wiedziałem, co to jest. Zostało mi sporo próbek różnych preparatów, które testowałem, a jak się kiedyś nie chciało czegoś jednoznacznie opisać, to dzisiaj jest zagadka. Tak czy inaczej postanowiłem użyć zamiast wyrzucić. Kolor jest czarny, to pasuje. Mógłby być mat, ale w moim przypadku to nie miało większego znaczenia, bo zamierzałem naprawę wykończyć nietypowo. No i tak to wyglądało po pomalowaniu. Po rozmaskowaniu oczywiście odtłuszczenie zmywaczem, bo teraz końcowy etap, czyli tak zwane flokowanie. Nie będę Wam tu opisywał pierepałek ze zdobyciem tego preparatu i w ogóle ustaleniem, co to jest. Ważne, że w końcu doszedłem, jak można uzyskać taki podobny efekt jak na całej półce. Ja zastosowałem lakier UV, który po nałożeniu na naprawiane miejsca przyprószyłem flokiem, posługując się takim sitkiem. Po nałożeniu floka utwardzamy lakier UV. Najpierw pokazuję, jak tego nie robić. Nie machamy lampką UV jak suszarką, bo to daje odwrotny efekt, czyli zamiast przyspieszać, opóźnia utwardzenie lakieru i utwardza nierównomiernie. Nie trzeba używać statywu czy przybijać ręki gwoździem. Wystarczy trzymać spokojnie, mniej więcej w tym samym miejscu i po minucie przesuwać dalej. Widzimy, w którym miejscu naświetlamy, więc nie będzie problemu z ustaleniem, gdzie kolejno przesunąć. Po wszystkim otrzepujemy flok, który się nie przykleił i gotowe. Przyznam się bez bicia, że efekt końcowy mnie samego zaskoczył. Naprawdę ciężko się połapać, że tu było coś robione. Trzymać w okładce, nie giąć, nie niszczyć, 2 lata będzie służyć. A trzyma się teraz jak nówka.